Państwa serdecznie. W tym materiale chciałbym Państwu pokazać, jak nieodpowiednie smontowanie jednego głównego zamka w drzwi wejściowe zamka z pokrętem od strony wewnętrznej lub z włożonym kluczem od strony wewnętrznej. Nie wiem, na przykład jak to ludzie czasami robią dość często. No i tak, o co chodzi? Chodzi o to, że tak samo klucz włożony od strony wewnętrznej, jak i pokrętło działa na bardzo podobnej zasadzie i bardzo łatwo ten zamek od zewnętrznej strony otworzyć. Ma oczywiście sens montowanie takiego zamka z pokrętłem, ale tylko jako zamek główny, dodatkowy, górny. Główny zamek musi być najlepiej, jak najwyższej klasy odporności na włamanie, z obydwu stron z wkładanym kluczem. Natomiast wkładka z pokrętłem powinna służyć jako zamek dodatkowy, żebyśmy po prostu mogli się wygodnie od środka zamknąć, żeby ktoś za klamkę nam nie wszedł do mieszkania. Może pokażę pokrótce, o co chodzi. Więc tak, mamy, tak jak mówię, mamy wkładkę z jednej strony klucz, z drugiej pokrętło, wszystko ładnie wchodzi. Wkładamy to, powiedzmy, w potencjalny zamek drzwi, tak? Kręcimy śrubę, żeby nam się nie ruszało i żeby było tak, jak rzeczywiście jest to zamontowane w drzwiach. Celowo nie mówię tu, jaki to jest producent, bo producentów jest kilku. Nie chcę tu komuś robić jakiejś antyreklamy, nic takiego. Chcę po prostu uświadamiać ludzi, żeby po prostu rozsądnie podejmowali decyzje z zakresu zabezpieczenia swojego mienia, żeby później po prostu nie było nieprzyjemności w postaci nieproszonych gości, tak? Więc tak, zamek działa z jednej, jak i z drugiej strony. Zamknijmy go sobie na dwa razy, żeby było trudniej. Kluczyk już nam jest niepotrzebny. I teraz tak, to są manipulatory, których nawet nie użyję do tego, bo one nawet mi nie są potrzebne. Użyję po prostu zwykłego druta, w miarę sztywnego. Odpowiednio go sobie tylko przygotuję. O tak. Myślę, że już jest odpowiednio przygotowany. I zaczynamy. Raz. I dwa. Zamek w tym momencie już jest otwarty. No nie zajęło mi to zbyt wiele czasu. Nie jest to dobrym rozwiązaniem jako zamek główny. Mówię, stosować takie zamki tylko jako zamki dodatkowe. Jako zamek główny wkładka powinna być obustronnie z wkładanym kluczem. No i najlepiej jak najwyższej jakości. Teraz pokażę, że ta wkładka nie została w żaden sposób uszkodzona. Ona dalej chodzi. Nic się z nią praktycznie nie stało. Zresztą otworzę jeszcze raz. Znów zamek jest zamknięty. Znów ten sam drucik. I znów ta sama operacja. Raz. Lub jeden, jak to woli. I dwa. Także tak to wygląda. To chyba tyle, co mam do powiedzenia. Proszę wyciągać sobie z tych materiałów jakieś własne, przemyślane wnioski. Oczywiście jestem do Państwa dyspozycji. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć coś więcej z zakresu zabezpieczeń, proszę o telefon. Mój numer to jest 518-201-201. Postaram się każdemu pomóc w zabezpieczeniu mienia, no tak, żeby był bezpieczny i czuł się bezpieczny. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Miłego dnia.